To co, kochani? Pokazuje mi, że jesteśmy na żywo. Dzień dobry. Zaczynamy. Zaczynamy. Trochę się nie widzieliśmy. Dzisiaj zrobię sobie tylko tutaj podgląd, żeby was widzieć. Dobrze. Dzisiaj, kochani, spotykamy się. Myślę, że na kilkanaście minut. A zrobimy sobie wspólne ćwiczenie EFT. Zapraszam Was do takiego wspólnego ćwiczenia EFT, podczas którego będziemy pokażę Wam, w jaki sposób wykorzystać metodę EFT do afirmowania. Afirmowanie ma na celu zmianę naszego nawykowa, nawykowego, niesłużącego nam, ograniczającego nas myślenia, na takie, które pozwala nam wzrastać. Wzrastać do życia, w którym jest. Chciałam to powiedzieć po prostu naszym hasłem, lekko ze sobą. Mówiąc lekko ze sobą, mam na myśli do takiego spełnionego życia, w którym jest miejsce na wszystko, w którym jest w nas miejsce na pomieszczenie tego, co przynosi nam życie. I afirmowanie w fajny, dosyć przyjemny sposób pozwala nam właśnie zmieniać, jakby nadpisywać to nasze nawykowe myślenie. Zanim ruszymy dalej, spojrzę, czy jesteśmy. Jesteście. Witam Was, Monikę, Agnieszkę, Zofię, wszystkich tych, których nie widzę, wszystkich tych, którzy dołączą, wszystkich tych, którzy później będą oglądali też nas na moim kanale na YouTube. A teraz widzimy się w grupie Lekko ze sobą. Słuchajcie, dzisiaj będziemy pracowali z tą zmianą nawykowego myślenia na podstawie tych kart, które dostajecie ode mnie w grupie, a to są właśnie karty afirmacyjne, które mają wam właśnie posłużyć do tego, żeby móc sobie poafirmować. My zrobimy to za pomocą metody EFT, ale wy macie te karty tak przygotowane na grupie, abyście mogli sobie je na przykład umieścić na telefonie, można sobie ściągnąć to zdjęcie i umieścić na telefonie, na komputerze. Można sobie jej wydrukować, postawić w widocznym miejscu i na to patrzeć. Możecie udostępnić innym osobom, jakimś bliskim, którym, z którymi chcecie się tym podzielić. Ja mogę się z wami podzielić, że to była bardzo, bardzo pomocna mi metoda, sposób, kiedy chciałam dokonać pewnej zmiany zawodowej dosyć dużo wtedy właśnie pracowałam afirmując, ale z EFT. Ja Wam pokażę. Kiedyś prowadziłam takiego live'a, że jakby same afirmowanie nie wystarczy. Dlaczego? Mówiąc bardzo skrótowo, dlatego, że my mamy opory. Kiedy nauczyliśmy się jakiegoś nawykowego myślenia, kiedy już działamy w życiu według tego, czego się nauczyliśmy, co jest w naszej, w naszej podświadomości, trudno nam wykonać nowe kroki. Wyk zacząć działać nawykowo po nowemu, po takiemu, który nam sprzyja. I do tego trzeba pracować również z oporami i krok po kroku iść już według tej nowej ścieżki. Dobrze, to jeszcze tylko spojrzę, czy tu się widzimy. Ciao, pisze Ania. Cześć, Aniu, cześć, witam Was serdecznie. Dotarły nowe osoby. Dobra, to dzisiaj trochę tak zabawowo, dzisiaj się trochę bawimy, kochani. To co? To jesteście gotowi, gotowe. E, powiem. E, Obiecuję Wam, jestem już coraz bliżej, a malutki niezbędnik dotyczący EFT, który będziecie mogli sobie ściągnąć, jest już w opracowaniu, jest już no, w jednej którejś. Mam nadzieję, że już niedługo będę, że jeszcze w tym miesiącu będę Wam mogła go udostępnić. To będzie dla osób, które dołączyły do nas, do tej grupy, ciągle dołączają nowe osoby i które jeszcze, dla których jeszcze EFT nie jest super znane. Tak, żebyście mogli, mieli taką zupełnie bazę. Teraz podążacie za mną ci, którzy nie znają, To tutaj później w live mm, dokleję e, filmik z YouTube'a, w którym pokazuję, jak to opukiwać i czym jest EFT, ale teraz, teraz Was zapraszam do tego, żebyście mm, podążali za mną. Będziemy tak jak to w EFT, opukiwali swoje punkty meridianowe i na głos będziecie powtarzali, zrobimy sobie dokładnie te afirmacje, które mieliśmy w grupie. Wybrałam dla Was dzisiaj dwie ostatnie. Zaczniemy sobie za chwilę od tej, która mówi o byciu idealną i zasługiwaniu na miłość. A później przejdziemy sobie do kolejnej. Zapraszam Was do opukiwania razem ze mną i dzielenia się tutaj w grupie, co w Was się pojawia, bo wtedy na bieżąco będziemy mogli mogły pójść krok dalej. Dobra. Po co my to robimy, kochani? Po to afirmujemy, żeby właśnie zmieniać to nawykowe myślenie. Bardzo często osoby, które pracują ze mną, wiedzą, że ja. Pracuję bardzo często, czy to na warsztatach, czy to w sesjach grupowych, czy w indywidualnej pracy, właśnie z pomocą EFT i to powtarzanie, opukiwanie tych punktów meridianowych pozwala Wam nadpisywać to, co do tej pory mieliście w sobie i Wam nie służyło. Nadpisywać tym, co służy. I później to jest trochę tak, ja powiem z własnego doświadczenia. Kiedy w ogóle dawno temu pierwszy raz spotkałam się z EFT i wykonywałam te ćwiczenia, to słuchajcie, dosłownie były takie sytuacje, które były powtarzalne, już któryś raz w moim życiu się działy, ale ta melodia, ja to śmieję się, tych wystukanych różnych rundek, tych słów, które słyszałam. W tych sytuacjach mi się odzywała, przypominało mi się to nowe, i dzięki temu ja już potrafiłam kroczek po kroczku w jakimś aspekcie robić po nowemu. Dlatego Was bardzo serdecznie zapraszam do, do ćwiczeń EFT. Ostatnio skończyłam pracę z grupą Wracam do Harmonii. To jest właśnie cykl sesji grupowych, transformacyjnych. I słuchajcie. Tam właściwie każda uczestniczka, to była kameralna bardzo grupa, powiedziała o tym, wow, to EFT działa. I rzeczywiście, to już nie są moje słowa, to są słowa naprawdę wielu osób, które już ze mną pracowały, jak bardzo dużo dobrego przynosi nam właśnie praca poprzez EFT. I ja z wami teraz będę robiła tą afirmację, ale właśnie przy użyciu EFT. No to dobra, koniec gadania. Ja może zdejmę okulary, będzie mi wtedy wygodniej robić z Wami EFT. Zaczynamy w tym momencie od punktu brew, aż po czubek głowy. Zamknij sobie na chwilę oczy, usiądź sobie wygodnie, oprzyj sobie stopy o ziemię. Ja mam dla Ciebie otwarte oczy, ponieważ ja tu mam całe centrum dowodzenia i Potrzebuje widzieć kamerę i to, co tutaj się wydarza, natomiast ty masz zamknięte oczy, czujesz stopy, jak opierają się o ziemię. Zobacz, poczuj to coś, na czym siedzisz teraz. Poczuj ten punkt styku i oddychaj trochę głębiej niż zwykle. Być może o coś opierają się Twoje plecy, to poczuj, jak te plecy się o coś opierają. Zauważ teraz, jak dłonie, Twoje dłonie gdzieś na czymś spoczywają. Zauważ te dłonie i na chwilę bądź obecnością w tych dłoniach. Dech jest aktywny, wydech jest swobodnie wypuszczony. Hmm. Jeśli nie wiesz, jak poopukiwać punkty meridianowe, możesz otworzyć oczy, patrzeć na mnie. Ja będę mówiła, jaki punkt opukujemy. Ty nazwy punktu nie powtarzasz, powtarzasz same słowa. Nasza ostatnia afirmacja brzmiała: Nie muszę być idealna, aby zasługiwać na miłość. Jestem wystarczająco dobra. Z tego poćwiczymy teraz EFT opukuj punkt brew i powtarzaj na głos. Akceptuję, że nie muszę być idealna. Bok oka, żeby zasługiwać na miłość. Pod okiem, jestem wystarczająco dobra. Pod nosem, i już zasługuje na miłość. Broda właściwie zawsze na nią zasługiwałam, ale może o tym zapomniałam. Akceptuję, że nie muszę być idealna, aby zasługiwać na miłość. I to już obojczyk. Pod pachą. Jestem wystarczająco dobra, taka, jaka jestem. Głowa zasługuje na miłość. I jeszcze raz, brew, akceptuję, że nie muszę być idealna, aby zasługiwać na miłość. Bok oka: Jestem wystarczająco dobra, taka, jaka jestem. Pod okiem zasługuje na miłość. Pod nosem akceptuję, że jestem. Nie muszę być idealna, aby zasługiwać tę miłość. Broda jestem wystarczająco dobra, taka, jaka jestem. Obojczyk. Akceptuję, że już zasługuje na miłość. Pod pachą akceptuję, że nie muszę być idealna, aby zasługiwać na miłość. Głowa akceptuje, że już jestem wystarczająco dobra, taka, jaka jestem. I głęboki oddech. popatrz teraz na siebie co czujesz może przyszły jakieś myśli może jakieś uczucia emocje a może masz jakieś specyficzne odczucia w ciele podziel się z nami z tym wtedy możemy sobie zrobić taką rundkę rundka to ćwiczenie w EFT dla tych, którzy nie znają tak zwaną oczyszczającą te aspekty, które się pojawiają. Ważne jest w afirmowaniu, abyście robi, afirmowali często, na przykład o poranku to była moja praktyka, że o poranku siadałam, medytując. Po medytacji robiłam sobie właśnie takie afirmacje razem z EFT. Mówię, robiłam, bo w tej chwili nie mam tej praktyki. Robiłam to w pewnym aspekcie, to się zmieniło w pewnym momencie. I później zrobiłam, i sobie czasem robię właśnie takie przerwy. Czyli ważne jest, żeby regularnie, na przykład z rana, ważne jest, żeby to, co się pojawia w związku z tym, na przykład jakiś pojawia, czyli zazwyczaj opór, żeby właśnie to oczyszczać, żeby dać, ja mówię oczyszczeniu, nie lubię używać trochę słowa, to się nazywa w. Potocznie runda oczyszczająca, ale ona może wskazywać na to, że chce się tego pozbyć, wyprzeć. I kiedy my chcemy się czegoś pozbyć, wyprzeć, my naturalnie wchodzimy w opór, a to staje się jeszcze większe, jeszcze bardziej się nas trzyma. W związku z tym, to co się w nas wydarza w, związ... w wyniku tego, kiedy my robimy afirmację, ważne jest, aby objąć świadomą obecnością, aby po prostu to zauważyć. I zrobić poprzez EFT. Chwilowo nie widzę waszych komentarzy, czasem jest tak, że one wpadają wyżej, więc ja teraz założę, żeby wam pokazać. Załóżmy, że zrobiłeś, zrobiłaś, zrobiłeś to y, afirmację z metodą EFT i poczułaś, że bardzo ściska cię brzuch. Jak możesz dalej pracować, jak możesz zrobić krok dalej, żeby Twoja afirmacja była głębsza, żeby Twoja afirmacja miała sens i przynosiła dla Ciebie skutek. Renata pisze, że... Aha, myślałam, że piszesz, że Tobie się zrobiło cieplutko, a Ty piszesz, że witasz cieplutko, to witamy Ciebie. Ok, to teraz zakładamy ten ścisk brzucha, który się pojawił i jak to robimy? Zamykasz oczy, zaczynasz obukiwać punkt brew i mówisz tak. Możesz sobie nawet położyć rękę, drugą dłoń na tym miejscu, gdzie czujesz jakieś specyficzne, em, specyficzne uczucie i powtarzasz. Akceptuję ten ścisk w brzuchu. Uznaję ten ścisk w brzuchu. Bok oka już pod okiem. Widzę ten mój ścisk w brzuchu. Pod nosem ten mój ścisk w brzuchu. Akceptuję ten mój ścisk w brzuchu. Uznaję ten mój ścisk w brzuchu. Pod pachą uznaję ten mój ścisk w brzuchu. Głowa. Akceptuję ten mój ścisk w brzuchu. I głęboki oddech. Mhm. Obdarzasz wtedy taką obecnością, uwagą. Możesz używać słów akceptuję, uznaję, widzę. Możesz mówić tylko na przykład ten mój ścisk w brzuchu. Chodzi o to, żeby dać uwagę temu, co się w nas pojawia. I kiedy e, ćwiczysz, to jest, kiedy akceptujesz to nie z tym, że akceptuję, żeby cię nie było. Tylko ja czasem lubię używać słowa widzę. I widzę jest takie bardziej neutralne, które nie wskazuje na to, że masz być albo ma ciebie nie być. Po prostu cię widzę. Hmm? Dajcie znać, jak się czujecie po tej krótkiej rundce. I za chwilę zrobimy drugą, żebyście mogli. Teraz już nie będę tak dużo tłumaczyła, teraz sobie poćwiczymy. Teraz zrobimy sobie ćwiczenie na akceptację naszych wszystkich emocji. Bardzo, bardzo częsty temat. Bardzo często pracując z Wami widzę, jak trudno jest przyjąć, że ja mogę czuć to, co ja czuję, że, ja, że nie ma dobrych ani złych emocji że y, nie ma podziału na to co mogę czego nie mogę czuć. Ale coś niejednokrotnie w nas głęboko jest zapisane, <laughs> że jakiegoś uczucia na przykład nie mogę, nie powinnam czuć. <laughs> Dobra. To to drugie ćwiczenie na dzisiaj i ostatnie dzisiaj. Zamknij oczy. Weź głęboki oddech, taki aż poczujesz po śladkach, jak siedzisz, aż później do stóp. Głęboki, głęboki wdech i wydech. Teraz weź punkt brew. I powtarzaj na głos. To jest kolejna afirmacja, którą przerabiamy tutaj sobie na EFT akceptujące. Akceptuję, że mam prawo do każdej mojej emocji. Bok oka. Akceptuję, że mam prawo czuć dokładnie to, co czuję. Pod okiem akceptuję, że mam prawo do każdej mojej emocji. Pod nosem akceptuję, że mam prawo czuć dokładnie to, co czuję. Broda. Akceptuję, że mam prawo do każdej mojej emocji. Obojczyk akceptuję, że mam prawo czuć dokładnie to, co czuję. Pod pachą akceptuję, że mam prawo do każdej mojej emocji. Głowa akceptuję. Że mam prawo czuć dokładnie to, co czuję. I głęboki, swobodny oddech. Popatrz, co jest teraz w Twoim ciele, co jest w tobie. Popatrz na swoje emocje. I podziel się tutaj z nami. Co? Na ten moment jest w tobie. A ja zerknę, bo może ja tutaj będę widziała te komentarze. Jeśli czujecie, że jakoś przyjemnie wam z tym, możecie sobie powtarzać to afirmować przez kilka, kilkanaście dni. Jeżeli czujecie, że nie jest wam z tym wygodnie, tym bardziej zapraszam Was do powtarzania tego, Właściwie każdego dnia zrób sobie rytuał, usiądź, a popatrz w słońce, zamknij oczy i zrób sobie właśnie to krótko, afirmację. Jeśli poczujesz w tym jakieś napięcie, niewygodę, zrób EFT akceptujące, oczyszczające, o którym Ci mówiłam we wcześniejszym ćwiczeniu. Czyli obdasz uwagą poprzez akceptowanie, widzenie tego, co się w Tobie wydarza. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dobrnęliśmy do końca. Zapraszam Was do korzystania z tych kart afirmacyjnych, które będą się pojawiały które w tej grupie, do wzmacniania tego w sobie, tych nowych nawyków myśleniowych. Te nowe nawyki myśleniowe są jak takie ścieżki, jak nowe ścieżki i tak sobie, kiedy robisz to, kiedy wykonujesz to, robisz krok po kroku, zaczynasz chodzić nowymi ścieżkami, aż one są wyraźniejsze, wyraźniejsze i już nie trzeba nam chodzić tym z tymi starymi, które były za długie, męczyły nas, zabierały nam energię. coraz lepiej, coraz Bardziej komfortowo zaczynamy czuć się w naszych nowych ścieżkach, nowych ścieżkach neuronalnych, tak naprawdę. Pojawiają się nowe połączenia neuronalne i łatwiej nam jest funkcjonować w nowym. Patrzę jeszcze, co się pojawiło. Agnieszka pisze, że na przykład u mnie pojawiło się lekkie zniecierpliwienie. Dobra, to na to sobie robimy właśnie te EFT oczyszczające. Zamykamy oczy. Albo otwieramy, jak kto woli, weź głęboki oddech. Ja lubię zamykać oczy, kiedy pracuję. Często ze mną tak pracujecie, ponieważ łatwiej nam przenieść się do siebie. Weź punkt brew i powtarzaj. Widzę to moje zniecierpliwienie. Bok oka to moje zniecierpliwienie. Pod okiem akceptuję to moje zniecierpliwienie. Pod nosem to moje zniecierpliwienie. Broda akceptuje to moje zniecierpliwienie. Obojczyk widzę to moje zniecierpliwienie. Pod pachą to moje zniecierpliwienie. I głowa uznaje. To moje zniecierpliwienie. I głęboki oddech. Popatrz sobie. Nie pytałam Ciebie, dobrze jest to zrobić, żeby przed taką rundką sprawdzić sobie od zera, w skali od zera do dziesięciu, jak wysokie jest to, to uczucie, to doznanie. W Twoim przypadku zniecierpliwienie. Przy czym dziesięć to jest full. Popatrz sobie, czy teraz, kiedy wykonywałaś to ćwiczenie. Twoje zniecierpliwienie jest jeszcze większe, mniejsze, takie samo, nie ma. Wszystko tu może się wydarzyć. Każda wersja jest możliwa. Jeżeli jakieś doświadczenie, jakieś uczucie, jakaś emocja w nas potrzebuje wyjść jeszcze bardziej na wierzch, to wtedy czujemy ją bardziej intensywnie. A czasem potrzebuje tylko naszej uwagi z miłością i może sobie odejść. A czasem musi z nami jeszcze pobyć. I wtedy dajmy po prostu temu być. Dajmy temu przestrzeń. I następnego dnia, zapraszam, zaproś siebie samą do zrobienia sobie swojej afirmacji. Wy możecie sami sobie trochę wymyślać te afirmacje, możecie sobie dokładać jakieś słowa, które jakoś was bardziej tak energetyzują, poruszają. To jest, to jest bardzo, bardzo sprzyjające. Dziękuję Wam za dzisiaj. Będę tu wpadała do Was, no nie wiem, chciałam powiedzieć częściej, ale to zobaczymy. Dla tych, którzy dotarli do końca, mam niespodziankę, kochani. O, Agnieszka pisze, że odeszło. Zostało obdarzone obecnością i odeszło. A wtedy, jak opory odchodzą, opadają, coraz bliżej nam do tego, co afirmujemy. E, aha, zanim jeszcze Wam powiem tę niespodziankę, to teraz tak. Bardzo ważne jest, kochani. Że kiedy wy sobie coś afirmujecie, to żeby dawać temu przestrzeń do tego, że to może się nie wydarzyć. Kiedy my zakładamy, że musi być, musi być, muszę to mieć, to znowu zaczynamy wchodzić w opór. Kiedy robimy ćwiczenia, afirmujemy, dążymy do czegoś, ale jednocześnie otwieramy swoje serce na to, że weźmiemy również to, co nam życie przyniesie. Wtedy łatwiej nam wziąć to, co jest właśnie dla nas najlepsze w danym momencie życia. Czasem czegoś nie dostajemy wtedy, kiedy chcemy, albo nawet nigdy, chociaż nie wiem, czy nigdy to nie, bo właśnie to nie jest dla nas dobre w tym momencie życia. Bo jeszcze mamy jakąś lekcję. I ja Was do tego zapraszam, afirmując, patrz na to, co się w tobie wydarza, i dawaj sobie przyzwolenie na to, że może się to nie zdarzyć. I wtedy łatwiej. A teraz ta niespodzianka. Eee, obiecałam Wam, że mniej więcej co miesiąc, co półtorej będziemy spotykali się na Zoomie na godzinkę półtorej, żeby się lepiej poznać, żebyście mogli przyjść z czymś, co w Was i żebym mogła odpowiedzieć na Wasze pytania. I w tym miesiącu. Zaplanowałam takie spotkanie. To już Wam mogę zdradzić. Uwaga, uwaga, na 28 kwietnia. A zatem wszystkie informacje jeszcze dostaniecie. Ci, którzy się zapiszą, będzie link do zapisu. Ci, którzy się zapiszą, dostaniecie link na spotkanie do Zoom'a i widzimy się wtedy przez godzinę, półtorej na Zoomie. Te spotkania są dla Was bezpłatne. One są dla tych, którzy się zapiszą, którzy są w grupie lekko ze sobą lub z innego miejsca gdzieś się zapiszą i wtedy. Albo robimy sobie jakieś krótkie ćwiczenie, albo robimy sobie jakiś krótki proces, albo odpowiadam na jakieś pytanie, na coś, z czym przychodzicie. Życzę Wam wystarczająco pięknego wieczoru. Ja za chwilę przeskakuję do mojej cudownej grupy kobiet, które pracują w programie Życie w pełni mocy ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Dzisiaj będziemy tam, zdradzę, bo wiem, że tutaj są też osoby, które są w tym programie dzisiaj kochani, kochane, będziemy się przybliżały do naszego wewnętrznego przedszkolaka, poszerzały się, a wszystkim tym, którzy w tej grupie nie są, życzę pięknego wieczoru. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.